Szanowni Państwo, otwieram obrady 22. sesji Rady Gminy w Giesiekierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 18 ust. 3 statutu gminy Giesiekierza na wniosek wójta gminy Giesiekierz. Jednocześnie informuję, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zgodnie z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 22. sesja Rady Gminy w Giesiekierzu odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zdalny tryb obradowania. Dyskusja i głosowanie odbędzie się przez system informatyczny. Przechodzimy do punktu pierwszego. Jest to punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Andrzeja Leśniewicza, witam pana wicewójta Tomasza Chowowatego, panią skarbnik, chyba nie widzę, pani skarbnik się z nami nie łączyła, ale też ją witamy, panią sekretarz Monikę Tarnowską, radcę prawnego panią Kamilę Korn oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w posiedzeniu tej sesji. Sprawdzę teraz obecność, wyczytam nazwisko i imię radnego i proszę o przedstawienie się z imienia i nazwiska i proszę powiedzieć, że jest się obecny. Bejnarowicz Anna, obecna. Dębski Jacenty Tomasz. Obecny. Jacek. Jacenty Dębski Tomasz, obecny. Dziękuję. Pani Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna. Obecna. Pani Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer obecna. Pan Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak obecny. Pan Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak obecny. Pani Monika Modła. Monika Modła obecna. Pani Piekarska Elżbieta. Ela, włącz mikrofon. Halo? Tak. Elżbieta Piekarska obecna. Dziękuję bardzo, potwierdzam. Płaza Marek nieobecny. Pani Ryfun Martyna. Martyna Ryfun obecna. Pan Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak obecny. Pani Tomczak Bernadeta. Bernadeta Tomczak obecna. Pan Wypych Jan nieobecny. Pani Zielińska Zujewska Wioleta. Zielińska Zujewska Wioleta obecna. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 14 radnych w chwili otwarcia obrad uczestniczy 12 radnych, czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Radni nieobecni pan Marek Płaza i pan Jan Wypych. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego. Punkt drugi jest to przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 22. sesji Rady Gminy w Giesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektem uchwały radnym został przekazany w terminie. Proszę o uwagi, ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Nie słyszę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt trzeci, podjęcie uchwały. Proszę Państwa, mamy do podjęcia jedną uchwałę. Jest to uchwała w sprawie stanowiska wobec planów jednostronnego naruszenia przez gminę Koszalin integralności terytorialnej i społecznej gminy Giesiekierz oraz powiatu koszalińskiego oraz gminy Sianów, Manowo i Świeszyno. Chciałabym tylko powiedzieć, to znaczy może tak, może najpierw pan wójt. Proszę panie wójcie, oddaję panu głos. Pani przewodnicząca, panie panowie radni, panie i panowie sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, drodzy mieszkańcy gminy Giesiekierz. Pan prezydent miasta Koszalina ujawnił w listopadzie bieżącego roku zamiary rozszerzenia granic administracyjnych miasta poprzez włączenie Skwierzynki, Kędzierzyna i Gorzebądza z gminy Sianów, Kretomina z gminy Manowo, Konikowa z gminy Świeszyno oraz Starych Bielic z gminy Giesiekierz.
projekt ten nie został poddany jakimkolwiek wstępnym konsultacjom z gminami, jak i również na forum partnerstwa Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkami są wszystkie gminy mające utracić część swojego terytorium na rzecz Koszalina. Takie podejście powoduje powstanie sprzeczności z obowiązującym w naszym kraju porządkiem prawnym, a w szczególności ustawą o samorządzie gminnym, wskazującym, że gmina powinna być terytorium jednorodnym ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe, a także ustawą o rewitalizacji regulującą efektywne gospodarowanie przestrzenią i nakazującą lokalizowanie nowej zabudowy na obszarach o zwartej strukturze funkcjonalnej, funkcjonalno-przestrzennej, w szczególności poprzez uzupełnienie istniejącej zabudowy funkcjonalno-przestrzennej. Dopiero wtedy po wyczerpaniu rezerw istniejącej struktury miejskiej. Forsowanie nieuzasadnionego rozwoju miasta kosztem obszaru funkcjonalnego jest także sprzeczne z zasadami prowadzenia polityki miejskiej określonej w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wskazującej na konieczność zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych. Jako ważnego czynnika dynamizującego warunki konkurencyjności naszej gospodarki. Podjęta przez pana prezydenta miasta Koszalina inicjatywa pozostaje także w sprzeczności z działaniem naszego państwa określonym w Krajowej Polityce Miejskiej 2023. W dokumencie tym szczególną rolę przypisano właśnie współpracy samorządów w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych bez tworzenia centrów kosztem jednostek wchodzących w skład tego obszaru. Podobne sprzeczności zachodzą także w odniesieniu do zasad realizacji polityki regionalnej ujętej w bieżącej strategii Unii Europejskiej Europa 2020 i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, wspierających taki proces zarządzania obszarami funkcjonalnymi, których ideą jest intensyfikacja współpracy samorządów lokalnych i nadrzędność zintegrowanego podejścia terytorialnego nad podziałami administracyjnymi. Pomysł poszerzenia granic miasta Koszalin kosztem gmin z obszaru funkcjonalnego miasta pozostaje również w sprzeczności z regułami dotyczącymi ładu przestrzennego Polski, zawartymi w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Koncepcja ta przyjmuje jako podstawowy warunek promowanie integracji funkcjonalnej na terytoriach miast i ich otoczenia, stwierdzając, że miejskie obszary funkcjonalne są układem osadniczym, ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnie administracyjnych jednostek. Obszary wiejskie i miejskie dopełniają się wzajemnie, stanowiąc integralną całość społeczno-gospodarczą przestrzenną. W opinii radnych gminy Biesiekierz władze Koszalina podjęły działanie, które istotnie narażają całe partnerstwo zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli koszalińsko-kołobrzesko-białogardzkiego obszaru funkcjonalnego, które w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej mają być ponownie podstawą rozwoju lokalnego. Wyrażamy zatem obawę, że marszałek województwa zachodniopomorskiego i Ministerstwo Rozwoju nie zgodzą się na funkcjonowanie partnerstwa, którym lidera cechuje taki brak poszanowania samorządności i całkowity brak zrozumienia idei partnerstwa. Oburzenie oczywiście budzi pomysł, sposób jego realizacji, jak i również całkowite lekceważenie wójtów, burmistrzów, starosty koszalińskiego, naszych radnych i mieszkańców przede wszystkim. Ponadto podjęte przez Koszalin opierają się na badaniach prowadzonych za pomocą ankiety skonstruowanej w sposób pozwalający na dosyć łatwe zmanipulowanie wynikami. Wszystkie wyżej wymienione argumenty przemawiają za stanowczym sprzeciwem wobec planów rozszerzenia granic Koszalina, tym bardziej, iż nie prowadzone były żadne rozmowy, konsultacje, czy też nie wpłynęła żadna oficjalna korespondencja z Koszalina w tej sprawie.
Wobec powyższego można słusznie domyślać się, iż rozszerzenie ma przynieść Koszalinowi korzyść finansową. W tym miejscu warto przytoczyć kilka danych. Kwota koszalińskiego długu w 2021 zgodnie z oficjalnie opublikowanym projektem wieloletniej prognozy finansowej miasta Koszalina na lata 2021-2036 wyniesie 343 miliony złotych. Spłata rat i kredytów, pożyczek i wykup obligacji wyniesie 23 miliony. A dodatkowo Koszalin w 2020 roku wyemituje kolejne obligacje na 30 milionów złotych z terminem spłaty do 2036 roku. Tymczasem dla porównania gmina Biesiekierz od 2017 roku nie zaciąga i nie planuje zaciągać kredytów, pożyczek ani emitować obligacji. W latach 2015-2021 budżet wzrósł z 26 do 51 milionów złotych, a inwestycje z 1,2 miliona do 12 milionów złotych. Znaczna część tych inwestycji kierowana jest według zasad określonych w naszej strategii rozwoju i lokowana również między innymi w Starych Bielicach. Warto zatem przypomnieć ważniejsze zadania realizowane na terenie Starych Bielic od 2015. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowa dróg gminnych, ulica Słoneczna, Pogodna, Promienna, Tęczowa, Jesienna, Wiosenna, czyli tak zwany zielony pagórek. Tu również należy podkreślić duże zaangażowanie finansowe mieszkańców tych ulic, potwierdzające, że współpraca jest efektywna. Kolejne to budowa sieci gazowej wraz z przełączeniami istniejących kolizji z projektowaną drogą i kanalizacją deszczową, zakup części budynku wraz z działką przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach, budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej, budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Biesiekierz. W części oświetlenie postawiono również w Starych Bielicach. Powiązanie, to takie bardzo istotne i rzutujące na cały ten proces, powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11, czyli połączenie miejscowości Stare Bielice z podstrefą Koszalin, czyli pod strefą słupskiej strefy ekonomicznej, czyli ulica Strefowa i Graniczna. Nie będę przytaczał kwot, ale tam było to już ponad 4 miliony. Kolejnym takim ważną inwestycją właśnie na terenie Bielic była również budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej, też tylko przypomnę 2 miliony 600. Zakup działek pod budowę świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach, budowa drogi wewnętrznej, czyli ulicy Podgórnej, część ulicy Wspólnej, Przyjaciół, Sąsiedzkiej, też prawie 2,5 miliona. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji, likwidacja słupów elektrycznych na ulicy Sąsiedzkiej i Podgórnej. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach, polegająca na adaptacji części sali gimnastycznej na salę dydaktyczną. Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdu sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej, oświetlenia drogowego. Rozpoczęta przebudowa ulicy Dębowej i Platanowej i części Jesionowej w Starych Bielicach. To jest ponad 5 milionów 200. Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach. Przetarg rozstrzygnięty, budowa zostanie rozpoczęta. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej miejscowości Stare Bielice, to jest pomoc finansowa dla powiatu koszalińskiego, czyli chodnik w kierunku Gniazdowa. To jest kontynuacja, wnioski złożone o dofinansowanie. I co jeszcze istotne, że złożono kolejne również wnioski o dofinansowanie niżej wymienionych projektów, czyli budowy dróg gminnych, ulica Kalinowa, Akacjowa w Starych Bielicach, budowa, i chyba to jest nasze sztandarowe przedsięwzięcie, budowa Centrum Aktywności Społecznej opiewająca na kwotę ponad 5 milionów, czyli byłby to kompleks, świetlica, remiza, sale szkoleniowe i oczywiście siedziby organizacji pozarządowych. Kolejnym z przedsięwzięć planowanych byłaby budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce 174, czyli ulica Kościelna, 1,050 mln. Również na terenie Starych Bielic inwestycje związane z budową światłowodu
prowadzi telewizja kablowa Koszalin, spółka z o.o. Pracę tej spółki zainicjowało oczywiście porozumienie o współpracy podpisane przeze mnie oraz prezesa zarządu telewizji kablowej pana Jarosława Bichuna. I w ramach podjętej współpracy gmina Biesiekierz udostępniła tereny pod inwestycje, wykorzystując do tego celu własne przedsięwzięcia drogowe umożliwiające umieszczenie kanałów technologicznych i sieci światłowodowych. Wyżej wymienione projekty potwierdzają zaangażowanie biesiekierskiego samorządu w konsekwentnej realizacji polityki rozwoju, co tym bardziej wzbudza całkowitą dezaprobatę dla wszelkich działań aneksji rozwijających się miejscowości i sołtysów kosztem dobrze zarządzanych gmin ościennych, czyli takich gminy między innymi jak nasza. Dziękuję, to tyle tytułem uzasadnienia do tej uchwały. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Nie słyszę. W takim razie, proszę państwa, ja może tylko tak chwilę zajmę ten głos. Jako mieszkanka i radna Starych Bielic jestem zaniepokojona tym działaniem władz Koszalina. Według mnie przyłączenie jakby sołectwa Stare Bielice do Koszalina będzie niekorzystne, bo moim zdaniem staniemy się zapomnianym przedmieściem bez inwestycji i możliwości rozwoju. A z drugiej strony gmina Biesiekierz zostanie też pozbawiona jak dużej części dochodów z największego sołectwa i spowoduje, myślę, to, że ogromne skutki w przyszłości dla rozwoju naszej gminy. Czujemy się teraz bardzo sołectwem dofinansowanym i doinwestowanym. Bardzo dziękujemy za to. A myślę, że pod Koszalinem tak nie będzie. Możemy popatrzeć na Jamno, Łabusz, nawet na Rokosowo, gdzie tych ulic też tam brakuje i mają też różne problemy, a nie są wsią, tylko miastem. W związku z tym moje stanowisko jest jako nie dla przyłączenia Starych Bielic do Koszalina i tutaj może prośba do wszystkich naszych mieszkańców gminy, którzy będą wypełniać ankietę. Mamy czas do 22 listopada i trzeba w tej ankiecie zaznaczyć nie dla wszystkich sołectw wymienionych w tej ankiecie, czyli Skwierzynka, Gorze bądź Kretomino, Kędzierzyn, Konikowo, żeby opowiedzieć, jakby nie robić czegoś na odwrót, że tamci tak, a my nie, bo myślę, że to nasze partnerstwo z powiatem i z tymi gminami teraz w tej walce jakby z Koszalinem, to musi być partnerstwo, czyli wszyscy jesteśmy za nieprzyłączeniem nas do miasta Koszalina. To tyle może z mojej strony. Pojawią się na pewno jeszcze ulotki i plakaty, które będziemy tutaj rozpropagowywać wśród mieszkańców z informacjami, jak głosować i ewentualnie jeszcze jakie są kroki w tej ankiecie, ale to jeszcze chwila. Myślę, że dzisiaj, może jutro już te plakaty będą i no, ja jestem na nie. Myślę, że wszyscy radni też tak podejmiemy tą uchwałę, że to będzie jasny wyraz jakby naszej dezaprobaty. Proszę, panie wójcie. Tylko mikrofon. Tak, tak. Jeśli można, pani przewodnicząca, to uzupełnię, bo wspomniała pani o tym partnerstwie. Ja dzisiaj dosłownie jestem świeżo po wizycie w powiecie, gdzie burmistrzowie i wójtowie tych gmin, których to dotyczy, spotkali się i przyjęli już uzgodnione również wspólne stanowisko, radykalnie zdecydowanie sprzeciwiające się właśnie tej aneksji. Stanowisko to zostanie opublikowane po podjęciu przez poszczególne rady uchwał. Tak jak my dzisiaj obradujemy, prawdopodobnie jutro Sianów chyba i Świeszyno, i kolejne właśnie Manowo, no i oczywiście sam powiat chyba w środę. Mamy wielu sojuszników, proszę państwa, wiele osób się do mnie bezpośrednio zwraca z słowami wsparcia nas w tych działaniach przeciwko tej aneksji. Również są to osoby publiczne, i wójtowie, burmistrzowie, ale również i posłowie, co naprawdę budujące. Także bardzo proszę również to, co pani przewodnicząca powiedziała. Zróbmy jak najwięcej na rzecz właśnie wypełnienia tej ankiety, chociaż ona jest dosyć skomplikowana, o czym ja mówiłem, żeby mocno zaznaczyć, że jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek aneksji jakiegokolwiek sołectwa z terenu powiatu koszalińskiego. Bo to wbrew pozorom nie dotyka tylko bezpośrednio tych gmin, ale również mocno uszczupla terytorium powiatu i finansowo również. Także naprawdę jest to nasza wspólna sprawa.
wydaje mi się, że zdarzyło się coś bardzo ważnego i pozytywnego. Te zamiary i zakusy spowodowały bardzo dobre jakby zjednoczenie środowiska, wszystkich środowisk właśnie i w gminie, i w powiecie na rzecz właśnie takiej wspólnej obrony przed zagarnięciem tych terytoriów, które tak jak wcześniej cytowałem, no jedyną podstawą jest próba osiągnięcia korzyści finansowych, żeby załatać swoje dziury finansowe. A my, jak Państwo zauważyliście, rozwijamy się w sposób równomierny, bez nadmiernego zadłużania się i taki trend naprawdę pozostanie. To Państwo decydujecie o tym, jaki właśnie kierunek rozwoju będziemy prowadzić i jak do tej pory sami Państwo widzicie, że możemy być z tego dumni i przynosi on określone efekty. Dlatego gorąco zachęcam do aktywności, do aktywnego włączenia się w ten proces, również na portalach społecznościowych, bo tam odbywa się również pewna dyskusja. No, zdarzają się głosy różne i inne, ale żebyśmy dawali odpór, bo czasami te głosy są nieuprawnione, nieuzasadnione, a bądź nawet wydumane, tak jakby przez kogoś inspirowane. Dziękuję, to tytułem uzupełnienia. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni, ktoś jeszcze ewentualnie chciałby zabrać głos? Nie słyszę. W takim razie, proszę Państwa, przejdziemy do uchwały. Ja tą uchwałę, ten projekt uchwały przeczytam w całości, żeby mieszkańcy mogli go odsłuchać. Projekt uchwały Rady Gminy w Wiesiekierzu z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie stanowiska wobec planów jednostronnego naruszenia przez gminę Koszalin integralności terytorialnej i społecznej gminy Wiesiekierz oraz powiatu koszalińskiego oraz gminy Sianów, Manowo i Świeszyno. Na podstawie paragrafu 14 ust. 3 punkt 2 Statutu Gminy Wiesiekierz stanowiącego załącznik do uchwały nr 17/131/16 Rady Gminy Wiesiekierzu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiesiekierz z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada wyraża stanowczy protest wobec upublicznionych planów i działań Gminy Koszalin zmierzających do naruszenia integralności terytorialnej i społecznej gminy Wiesiekierz, powiatu koszalińskiego oraz gmin Manowo, Sianów i Świeszyno poprzez włączenie sołectw Skierzynka, Kędzierzyn, Gorzebądź, Kretomino, Konikowo i Stare Bielice w granice administracyjne gminy Koszalin. Paragraf drugi. W ocenie Rady zmiany administracyjnych granic powiatów i gmin mogą następować jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody społeczności lokalnych, których mają dotyczyć oraz z poszanowaniem prawem gwarantowanych uprawnień gminy Wiesiekierz do zachowania terytorium możliwie jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Podstawą dokonywania zmian granic gmin i powiatów nie mogą być skutki nieudolnej polityki ekonomicznej gminy dążącej do poszerzenia swoich granic. Paragraf trzeci. Rada wyraża wolę współpracy z organami powiatu koszalińskiego oraz gmin Manowo, Sianów i Świeszyno w celu podejmowania wszelkich prawem przewidzianych kroków mających na celu uniemożliwienie zmian granic administracyjnych gminy Koszalin. Paragraf czwarty. Uchwała podlega upublicznieniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa Stare Bielice. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, przystępujemy w takim razie do głosowania nad uchwałą. Wyczytam teraz każdego radnego z imienia i nazwiska i proszę tak jak przy obecności przedstawić się i stwierdzić czy jest się za, przeciw, czy się wstrzymuje. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Guzowska Grażyna. Pani Grażynko. Guzowska Grażyna, jestem za. Dziękuję. Pani Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Dziękuję. Pan Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Pan Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Pani Monika Modła. Monika Modła, jestem za. Pani Elżbieta Piekarska. Elżbieta Piekarska, jestem za. Pani Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Pan Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Pani Tomczak Bernadeta.
Bernadeta Tomczak, jestem za. Pani Zielińska-Zujewska-Wioleta. Zielińska-Zujewska-Wioleta, jestem za. Pan Wypych Jan nie przybył. Nie słychać. I pan Płaza Marek też nie dołączył. Dziękuję bardzo. W takim razie uchwała została podjęta jednogłośnie na 12 radnych. 12 było za przyjęciem uchwały. Dziękuję państwu bardzo. Przejdziemy do ostatniego punktu. Jest to zakończenie obrad 22 sesji Rady Gminy w Wisiekierzu. Mam jeszcze tylko prośbę, żeby po zakończeniu jeszcze chwileczkę zostać na łączach z nami tutaj. Aniu, chciałbym coś powiedzieć. Aniu, przepraszam. Proszę pan Krzysztof. Proszę państwa, zwracam się do mieszkańców gminy i Starych Bielic szczególnie. Jako sołtys uczestniczę w bardzo wielu rozmowach w ostatnich dniach z mieszkańcami. W zdecydowanej większości, jeżeli nie wszyscy, są przeciwni przyłączeniu do Koszalina. Bardzo się obawiają, że inwestycje, że rozwój naszej miejscowości zostanie całkowicie wstrzymany. A kto się wstrzymuje, to się cofa bardzo mocno, wiadomo. Boją się też braku konsultacji, już takich poważnych konsultacji z mieszkańcami, że zostanie to poza ich plecami wykonane. I generalnie są opinie takie, że po to się wyprowadzali z Koszalina, żeby do niego nie wracać. Mieszkańcy po prostu nie chcą Koszalina. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może tutaj zapytam panią Kamilę, jak już jest na łączach, no już uchwała jest przyjęta, to akurat nie zmienia żadnego faktu. Chciałabym po prostu zapytać, jak to jest administracyjnie. Czy takie konsultacje z naszymi mieszkańcami jeszcze będą? Jak to prawnie wygląda? Trzeba włączyć mikrofon. I coś z połączeniem. A było wcześniej. Trzeba tam nacisnąć do góry. Jakie? Pani Kamila ma problem z głosem, ale wiem, że pan Tomasz tutaj też zgłębiał jakby ten temat, to może nam tutaj przybliży to, tak, żeby mieszkańcy usłyszeli, jak to wygląda. Dalsza procedura by była, nie? Tak, tak. Bo wszystko zainicjuje uchwała Rady Miasta. Dopiero to zainicjuje cały proces i od tego procesu zacznie się jakby ustawowe uregulowania. Tomku, bardzo proszę, przybliż naszym mieszkańcom. Znaczy, ja przede wszystkim jestem przekonany, że dalsza procedura się nie odbędzie. Jestem przekonany, że nasze działania poskutkują tym, że Koszalin odejdzie od tych pomysłów. Tym bardziej, że na chwilę obecną ankieta pokazuje, że ponad 60% mieszkańców czy głosujących jest przeciwko rozszerzeniu granic administracyjnych miasta Koszalina. Jeżeli będziemy dalej tacy aktywni, dalej będziemy promowali tą ankietę, ten procent się będzie jeszcze zwiększał, więc no, mam nadzieję, że nie będzie podstaw do tego, żeby podjąć dalsze działania. Zanim jednak o procedurze, Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o aktywność, jeśli chodzi o tą ankietę, ale powiem tak, no, ankieta jest skonstruowana w bardzo niesprawiedliwy i właściwie jednostronny sposób, bo proszę zauważyć, że pokątnie dystrybuowana, to po pierwsze, gdyby nie Facebook, to by się nie rozlało. Po drugie, jest ona zawieszona tylko na stronie internetowej, a więc osoby, które nie korzystają z internetu, nie mają Facebooka, nie wypełnią tej ankiety, więc proszę zobaczyć, jak ogromna grupa ludzi nie weźmie udział w głosowaniu. I po trzecie, ankieta jest wypełniona na takim specjalnym formularzu Google'a, i żeby ją wypełnić, trzeba mieć konto na Google, więc po raz kolejny eliminuje całą grupę osób, które mogłyby oddać głos, ale nie oddadzą z powodów technicznych. Ponadto jest tak skonstruowana, Szanowni Państwo, że można łatwo manipulować wynikami, bo na przykład na dzisiaj, na teraz przeciw odłączeniu Starych Bielic zagłosowało 496 osób, za 266 osób, nie ma zdania 42 osoby, co daje łącznie 814 głosów, a zagłosowało, Szanowni Państwo, 236
mieszkańców Starych Bielic. Więc ktoś głosuje za mieszkańców Starych Bielic. Dlatego bardzo proszę o aktywność. Nie dajmy, nie pozwólmy na to, żeby ktoś zagłosował na nas, czy chcemy być Biesiekierzem, Starymi Bielicami, czy chcemy być w granicach Koszalina. Procedura wygląda tak, z tego co mówił pan prezydent i sekretarz miasta. Ta ankieta rozpoczyna cały ten proces. Właściwie na tej ankiecie, na podstawie tej ankiety miasto miało podjąć decyzję, czy idzie dalej, czy nie. Dlatego mam nadzieję, że nie pójdzie dalej. Natomiast w dalszym kierunku, no oczywiście uchwała Rady, która formalnie rozpoczyna proces aneksji. Oczywiście miasto musiałoby, jeżeli Rada wyrazi zgodę, to miasto musi rozpocząć proces konsultacji społecznych. Te konsultacje muszą się odbyć na terenie anektowanych gmin, jak również powiatu, bo dotyczy zmiany granic powiatu, jak również miasta Koszalina. No sposoby, tryb przeprowadzania konsultacji w tym okresie covidowym jest utrudniony, ponieważ jest ograniczony kontakt. Natomiast no, konsultacje jest to dosyć szeroki, długotrwały proces, kilkumiesięczny i jeśli do tego dojdzie, to czeka nas kolejna batalia. Równolegle prowadzone są analizy finansowe, analizy planistyczne, analizy dotyczące prawa miejskiego, które jest uchwalone. I szereg innych analiz, które mają pomóc wojewodzie, premierowi, ministrowi odpowiedzialnemu za sprawy samorządu terytorialnego, jak również premierowi w końcu podjąć decyzję na tak lub na nie. Więc jest to proces, który trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Jeśli się rozpocznie, to czeka nas kilkanaście miesięcy pracy. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, mam nadzieję, że ten proces się w ogóle nie rozpocznie. Nie tak dawno pan prezydent wypowiedział się na temat ankietowania w Radiu Koszalin, to było przed dwoma dniami. No i szanowni państwo, no jakby oburzające, skandaliczne w ogóle słowa, które porównały tą ankietyzację do właściwie ankietyzacji proszku do prania. No takich użył słów, no to jest oburzające. To szanowni państwo, no jesteśmy proszkiem do prania dla Koszalina, więc mam nadzieję, że to się zakończy i ta nasza batalia i my, nasza w gminie, jak i wszystkich pozostałych gmin i powiatu, doprowadzi do tego, że ten proces jak szybko się zaczął, tak szybko się skończy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pani Kamila chce jeszcze coś? Tak, proszę. Ale nie słychać. Coś jest nie tak. Niby włączone, ale jest nie tak. Może nie ma pani głośno zrobiony ten monitor. To ja jeszcze dopowiem to, co przedstawił pan zastępca, pan Tomasz Hołowaty. A ankieta, proszę państwa, przed ratusz dystrybuowana jest do podległych instytucji, oczywiście z sugestią, jakie mają być odpowiedzi. I to na skrzynki służbowe. To wyobraźcie sobie państwa, kto miał zdecydować o tym, czy przyłączać właśnie sołectwa poszczególne do Koszalina. Jest to naprawdę oburzające. Pani Kamilo, może trzeba zadzwonić do Witka. No, nie mamy połączenia z panią Kamilą. Panią Kamilę widać, ale no z ust nie umiem czytać. No nie da rady. No to myślę, że tutaj pan Tomasz powiedział, co chyba, że pani zadzwoni do któregoś, czy do pana Tomasza, bo ja akurat telefonu nie mam i ewentualnie przedstawi mu jeszcze, co by tam było do powiedzenia i on powtórzy nam. Chwileczkę proszę poczekać. Panie Tomaszu, odbieramy telefon od Kamili. I od razu przekazuję. Właśnie, na głośno mówiący, włączamy mój ten, twój głośnik. Tylko włączyć głośnik. Proszę. Szanowni państwo, przepraszam, że w ten sposób nie wiem, jakaś złośliwość rzeczy Marty. W każdym razie pan wicewójt właściwie powiedział już dużo, jeśli chodzi o tryb, jaki powinien być wdrożony. Teraz ta ankieta, która pojawiła się która została opublikowana przez miasto Koszalin,
nie jest konsultacjami pod względem formalnym. Nie są to konsultacje w trybie przewidzianym przez rozporządzenie, gdyż tak naprawdę, by konsultacje zostały rozpoczęte, musi zostać podjęta uchwała przez Radę Miejską. Ta ankieta jest jakby sądą zewnętrzną, ale na pewno nie jest konsultacje stricte prawne, wymagane przez rozporządzenie. Dlatego też, jeśli Koszalin podejmie decyzję na podstawie tej ankiety, że jednak będzie podejmował tryb prowadzący do tego, by rozszerzyć granice Koszalina, takie konsultacje dopiero będą prowadzone. W jakim trybie, w jaki sposób to będzie uchwalone uchwałą Rady Miejskiej ewentualnie. Natomiast nie są to na pewno ostatnie jeszcze ostatnia możliwość wypowiedzi przez mieszkańców. Bo, tak jak mówię, formalnie nie są to konsultacje. Następnym krokiem byłoby dopiero po konsultacjach złożenie wniosku przez Koszalin, który musiałby być zaopiniowany przez wojewodę, a następnie przekazany ministrowi do spraw administracji celem zatwierdzenia bądź odrzucenia wniosku. Także tak tryb by musiał wyglądać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani Kamili. Myślę, że mieszkańcy będą wtedy spokojniejsi, bo wiedzą, że te konsultacje jeszcze się jakieś odbędą, jeżeli faktycznie dojdzie do takiej uchwały Rady Miejskiej. Proszę Państwa, to poproszę jeszcze, żebyśmy zostali po sesji. Ostatni punkt teraz to już zakończenie obrad 22. sesji Rady Gminy w Wysiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 22. sesji Rady Gminy w Wysiekierzu. Dziękuję bardzo za to posiedzenie sesji i proszę o pozostanie. Dziękujemy bardzo.